Centrum Sportowe Rekord w Bielsku-Białej. Mamy Wielki Czwartek i mamy nadzieję także wielkie emocje, jeśli chodzi o rozgrywki trzecioligowe. Przed nami mecz 24. kolejki. Rekord Bielsko-Biała podejmie rezerwy Miedzi Legnica. Na ten mecz zapraszają bardzo gorąco Bogusław Matloch i Rafał Kędzior. Ja tylko mogę dodać w uzupełnieniu statystycznie, dzisiaj w obydwu zespołach mamy po czterech zawodników, którzy mają status młodzieżowca jeszcze w tej rundzie. Popatrzmy, jest stały fragment gry dla rekordu. Tomasz Nowak, on no, ma dobrze ułożoną stopę i proszę zobaczyć, tutaj Byrtek był na spalonym. Szymański, przerzut do lewej strony, tu jest Iwanek, on ma niezły dribbling, jednak tutaj rozegranie piłki, Iwanek, mówiłem o tym dribblingu, jakby chciał to właśnie pokazać, Iwanek i świetna interwencja teraz Solochy. No, w nawiązaniu do wczorajszego spotkania reprezentacji to właśnie takich zawodników chyba nam brakowało. Dokładnie. A murawa zielona, dobrze przygotowana, troszkę na Śląsku w ostatnich dwóch dniach słoneczka była, więc oprócz tego, że tutaj wiadomo pracownicy klubu zrobili swoje, to także pogoda coraz bardziej sprzyjająca. Zobaczmy, rekord jest już w polu karnym rywala. Gaudyn, dobre zagranie. Wchodził na tę piłkę Iwanek i będziemy mieli rzut roczny. Brakuje zawodnika o takim wzroście jak szkoleniowiec gospodarzy, ale to może o tym za chwilę, bo tutaj blisko bramki samobójcze, nie wiedział, gdzie ta piłka leci. Ale no, pokazał to i zeszły sezon i runda, że rywalizacji z starszym, doświadczonym zawodnikiem, takim Bartek Kucharski, tak, czy w tej chwili Krzysiek Żertka, no, wygrywa tą rywalizację, a na pewno jeszcze nie pokazał pełni swoich możliwości. I rekord. Nowak, znów dośrodkowanie. Kto tam wyskoczy? Wyskoczył Byrtek, ale jeszcze faulował przy okazji. Już naprawdę niewiele. Tyle dobrze, że w ostatnich dniach troszkę pogoda lepsza, ale zobaczmy, bo teraz my tu rozmawiamy o pogodzie, a dobre uderzenie z dystansu Patryka Poręby. Jedno spotkanie więcej. 22 mecze rozegrała, tak? Dobrze pamiętam. Teraz spójrzmy, bo Tomasz Nowak, Byrtek tym razem z boku boiska. Szymański, on lubi uderzyć z dystansu. Szymański na lewą nogę, no i musiał interweniować teraz Solocha. Wrzutu z autu, kapitan rekordzistów. Teraz przyspieszył trochę tę akcję Szymon Szymański. Tomasz Nowak, zabrakło troszkę bardziej progresywnego podania do Daniela Iwanka, ale Iwanek strzela i tak niewiele teraz zabrakło. To na pewno jak dotąd najjaśniejsza postać w tym spotkaniu. Daniel Iwanek. Teraz zmienił stronę Gardzielewicz, jest z lewej strony. Nominalnie chyba właśnie tak miał być ustawiony. Przynajmniej tak przekazywał trener Marcin Puska. Zobaczmy, Gardzielewicz też w dribblingu. Czy zdoła zakończyć to strzałem? Nie ma spalonego. Fernandez, gdzie jest piłka? Gol! Nie! Ta piłka jednak przekroczyła linię. No nie wiem, czy tutaj interpretacja sędziego była właściwa. Myślę, że tam... A jednak defensora. To chyba mamy zmianę decyzji. A jednak. No proszę. No. Często schodzi właśnie tam do stoperów, szukając rozegrania. W poprzedniej rundzie często robił to Piotr Wyroba, który teraz jest już zawodnikiem chorzowskiego ruchu i tam radzi sobie również bardzo dobrze. Tymczasem Szymański, kolejna piłka, na którą tam nabiegał Iwanek. Jeszcze nie koniec, nie było zagrania ręką po tym strzeleniu piłki przez Seweryna Caput. Piotrowski, teraz ma dużo miejsca ten doświadczony zawodnik, były gracz Piasta i Lechii Gdańsk do lewej strony. Zobaczmy, Gardzielewicz jest już w polu karnym, lewa noga, Gardzielewicz, dobra interwencja. Iwanek, Nowak. Do Iwanka, ciekawe rozwiązanie tego stałego fragmentu gry i gol! W ostatniej akcji Byrtek daje prowadzenie rekordowi, a więc ilość zawodników, czy też liczba zawodników Miedzi tutaj w polu karnym nie pomogła. No i to pokazuje, jaką wartość obecnie w futbolu mają stałe fragmenty gry, ile bramek statystycznie pada, a są to już naprawdę duże wskaźniki. I to jest ostatni akcent, jeśli chodzi o pierwsze 45 minut tego spotkania. Zobaczmy, jak ten bramkarz, no właśnie, na przedpolu wypuścił piłkę, myli się Szymański w dogodnej sytuacji, ale duża odległość między tymi zawodnikami ofensywnymi, a w zasadzie defensywą. Tak, jest zauważalne. Rozciągnięci strasznie i brakuje takiej, powiedziałbym, dziesiątki ustawionej gdzieś tam w kole. No tak jak wspomniałem, ta środkowa strefa tutaj. Tymczasem może o tym za chwilę, bo właśnie dobra będzie szansa dla zespołu Miedzi Legnica. Kończył to wszystko strzałem Patryk Poręba, ale jednak zawsze nawet taki delikatny
doping tej grupy, która tutaj jest nieliczna, ale fanatyczna. Wiemy, o kogo chodzi, którzy zawsze tutaj na stadionie rekordu robią hałas, a teraz na pewno trzeba było lepiej dograć tę piłkę. Jeszcze Wróblewski, Byrtek, jest szansa przed Iwankiem, zawieszona ta piłka w powietrzu, niepewna interwencja i cały czas jesteśmy przed bramką gości. Zobaczmy, Daniel Iwanek, czy zdoła się odwrócić, jednak zagranie do Nowaka. Nowak, ależ utrzymał się przy piłce w niełatwej sytuacji, teraz gracz rekordu. Nowak strzela tam przy bliższym słupku i było groźnie. Bramki Solochy, ale strzał niecelny. Adrian Petk, Marcin Pietrowski, znów Gardzielewicz, obok niego Caputa, w polu karnym jest Niewiadomski, rusza na przebój skrzydłowy Miedzi, a tutaj Caputa niepotrzebnie sędziuje, zamiast grać dalej, patrzy w kierunku sędziego, gra puszczona i co? I właśnie Niewiadomski szukał tam swojej szansy. No, troszkę nieodpowiedzialne zachowanie tutaj zawodnika rekordu. Ale teraz troszkę więcej miejsca, no wydawało się, że będzie miał Gardzielewicz, ale świetnie tutaj Caputa. Szymański jest w polu karnym. Szymon Szymański, odegranie i Wróblewski jeszcze do tyłu. Nowak na lewą nogę. Zobaczmy, Nowak obok bramki. Dobra sytuacja, tylko znowu w końcowej fazie zbyt statycznie. Pierwsza akcja Belga, tutaj znów ucierpiał w zderzeniu z nim jeden z zawodników, rozpędza się Nowak, znów Belg wydaje się, że nawet wolniejszy troszkę od Tomasza Nowaka. Nowak, kapitalna akcja Tomasza Nowaka, z prawej strony pokazał się Szymański, Szymański, ależ gol! Ależ to było trafienie Szymona Szymańskiego, 10. gol w tym sezonie dla rekordu Bielsko-Biała. Spokój Tomasza Nowaka, kiedy miał koło siebie dwóch, trzech rywali, odegrał idealnie do Szymańskiego. Do nadbiegającego zawodnika. Tak, tego, oczywiście, czego brakowało. No tak, sytuacja coraz trudniejsza. Wiadomo, tak jak wspomnieliśmy przed meczem, liczyli, że ten rywal najgroźniejszy w walce o utrzymanie Piast Żmigród gra z Chorzowskim Ruchem, więc pewnie trudno będzie o punkty, ale nie bez szans. A teraz proszę, ależ fatalny błąd łotewskiego bramkarza i 3-0 Daniel Iwanek zdobywcą gola. Niegroźny strzał. Ale to jest właśnie jeszcze jeden przykład na to, że trzeba próbować. I 18 minut do końca i sporo miejsca w środku. Maszymański też znów łatwo tutaj pozwolił rozpędzić się graczom rywali Bahait. Zobaczmy, Nicolas Wróblewski, dobra piłka, nie trafia teraz w futbolówkę. A teraz znów błąd, jest szansa, aż tu prosiło się o odegranie do Wróblewskiego, ale nie tak powinien to zrobić jeden z graczy rekordu. Szymon Byrtek, Szymon Szymański, Daniel Iwanek, 3-0, Miedź Legnica bez wielkich argumentów w tym spotkaniu.